ostatnie nasze warsztaty dotyczą tego tematu, obraz i dźwięk. Mój mąż, obecny tutaj na sali, prowadzi od 2011 roku tego typu warsztaty z młodzieżą, które polegają na tym, że dzieci uczą się montażu telewizyjnego, uczą się nagrywania, pracują z kamerami. Tak było dotychczas. Dzisiaj jest z nami tutaj Janek Kubik, który był fantastycznym do tej pory uczniem i osiągnął bardzo dużo. Jest bardzo młodym człowiekiem. Ja poproszę tutaj Janka Kubika, bo on dzisiaj realizuje tutaj wraz, jest współrealizatorem tego programu, który, chodź Janeczku, chodź tutaj do nas, realizuje kamerami, nie tylko kamerami dzisiaj, o tym właśnie powiem, ponieważ te warsztaty, obraz i dźwięk do tej pory można było powiedzieć, że są takim startupem, bo to jest bardzo modne dzisiaj powiedzenie, startupem do nowego projektu, jaki zaczynamy w tej chwili realizować, a mianowicie projektu Ready Steady Go, który zaczyna się tutaj. On ma trzy jak gdyby poziomy swojego rozwoju. Na końcu będziemy próbowali, ale to już może później powiem, wdrożyć go do szkół. Do szkół właśnie Ready Steady Go. Janku, dzisiaj zmieniło się trochę pojęcie wymarzonego zawodu. Kiedyś dzieci, jak się pytało dzieci, chłopca na przykład, kim chciałbyś być, to mówił strażakiem, albo policjantem, albo no coś jeszcze wymyślał bardzo afektownego. A dzisiaj każdy odpowiada? YouTuber. YouTuberem. No więc właśnie, czy wszyscy Państwo wiecie, kto to jest YouTuber? To jest taki człowiek, który właśnie realizuje programy i wstawia go na YouTube'a. I Janek już jest YouTuberem, bo już takie rzeczy robi, prawda? YouTuberem, prawda. Tak. No a dzisiaj Janek jest tutaj organizatorem i wykonawcą transmisji, która idzie poza obszar naszego tutaj stowarzyszenia na cały świat, w której jest wykorzystywany gadżet, okropny gadżet. Czy Państwo wiecie, o czym my mówimy? Telefon komórkowy. Wszyscy dorośli strasznie się denerwują, a dzieci są zachwycone i marnują na to strasznie dużo czasu i zajmują się tymi telefonami, grają i robią wszystko, co jest tylko możliwe, żeby nie odrabiać lekcji. A myśmy postanowili ten znienawidzony przez dorosłych telefon wykorzystać. Bo proszę Państwa, w tej chwili są już telefony, o których będziemy właśnie mówić, które potrafią pracować jako... Kamera filmowa. I jeszcze co? No, kamera telewizyjna, no różne, wszystko możemy na tym robić jako komputer. Też działa i będzie tu też pokazane. No więc właśnie montować jako jako kamera, jako komputer. I telefon może służyć do naprawdę szeroko pojętego osiągania wiedzy, olbrzymiej wiedzy i właśnie dotyczącej sztuki i kultury. I właśnie mamy w tej chwili zamiar tutaj wdrażać to. Janek jest tego przykładem. W każdym razie, jak ty się czujesz, Janek, jak dzisiaj z tym komputerem, telefonem pracujesz w tym sensie? No. Dość dobrze. Jakby to nie sprawia mi żadnego problemu. Nie sprawia ci żadnego problemu. Powiedz mi, jakie ty masz już osiągnięcia po tych warsztatach, na które przyjeżdżałeś chętnie? No, potrafię już zmontować, nie wiem, koncert, wywiad i wstawić to do internetu i wiem, że wszystko będzie dobrze. A no właśnie, no więc widzicie Państwo, takie mogą być osiągnięcia, więc dzieci mogą różne rzeczy robić. Janku, ja Cię oderwałam od Twojej pracy, no to wracaj szybciuteńko dobrze do swojej pracy i życzę Ci powodzenia, bo Ty pewnie chcesz w przyszłości coś w tym kierunku robić, prawda? Tak. Tak? No właśnie. Janek w tym roku kończy szkołę podstawową, idzie do liceum, no i chyba wybrał takie liceum o jakimś takim profilu? No, można powiedzieć, że tak. No właśnie. No dobra, no już Janek, nie męczę cię. Proszę Państwa, no właśnie mówiłam o tym startupie,
o tych zajęciach. I w związku z tym prosiłabym tutaj osobę, która po raz pierwszy chce wdrożyć ten program w swojej szkole, gdzie już stosuje nazwę Ready Steady Go. Kasiu Nurkowska, czy mogę ciebie prosić na moment, żebyś nam o tym powiedziała? No właśnie. Przedstawiam Państwu panią Katarzynę Nurkowską, która jest dyrektorem przedszkola i szkoły prywatnej na terenie Piotrkowa, gdzie odbywają się cudowne rzeczy, gdzie byliśmy z moim mężem już kilka razy. No i właśnie w tej chwili zaczynają być wdrażane te właśnie zajęcia. Dzień dobry, chciałam wszystkich powitać. Proszę Państwa, mam szkołę podstawową. Tak w ogóle to sobie wymyśliłam, że te klasy będą liczyć 10 dzieciaczków i ta szkoła będzie taką małą, elitarną szkołą, niewielkim molochem, tylko szkołą, gdzie tak naprawdę dzieciom dajemy rozwinąć skrzydła, a nie im ucinamy te skrzydła. Nie dłamsimy, tak? Oczywiście, bo to, co te małe dzieciaki wyczyniają, między innymi z telefonem, no właśnie. To słuchajcie, no niestety, ale tak idzie ewolucja i ten telefon, co w naszej młodości to było w ogóle. Ja pamiętam jeszcze takie wielkie te cegły, takie telefony, jak wchodziły w ogóle, to jakie. No ale teraz jest w tych telefonach wszystko i te dzieciaki naprawdę wszystko robią w tych telefonach. I zaczniemy od tego, że u nas w szkole będą w tym roku organizowane warsztaty dla chętnych dzieciaków. Te warsztaty będą takim jakby preludium do tego, abyśmy sobie mogli zweryfikować program, który tutaj przez pana Jurka jest napisany, a chcemy zobaczyć, jak w rzeczywistości to przejdzie w tych grupach, w końcu to jest szkoła podstawowa. Chcemy otworzyć dzieciaki w ogóle na wszechstronnie na kulturę, żeby dla nich po pierwsze ani muzyka poważna nie była czymś takim okropnym. A nie wchodził w ramy tylko rap właśnie. I disco polo na przykład. I disco polo. Ale chcemy im pokazać tą wielką sztukę przez możliwość uczestniczenia w takich warsztatach. Tak, ale przy okazji też będziemy tworzyć program nauczania, który od następnego roku szkolnego we wrześniu chcemy go wprowadzić jako przedmiot w ogóle obowiązkowy u mnie w szkole, ponieważ mając między innymi mam taką córkę 10-letnią, ja wiem, że ona na jakiegoś TikToka, nie mówiąc na YouTube, non-stop wrzuca jakieś filmiki, więc może dajmy im, oprócz tego, że mają narzędzie typu telefon, to dajmy im jeszcze tą wiedzę, aby te filmiki miały odpowiedni poziom. Abyśmy się nie wstydzili tego i te nasze dzieci, jak spojrzą na te filmiki za 5 lat, to żeby nie mówiły, o Boże, ja wiem, że człowiek uczy się na błędach i oni też się muszą na tych filmikach uczyć, ale skoro będą mieli świetnych nauczycieli, to im to znacznie szybciej pójdzie. To mogą iść od razu dobrą drogą, prawda? A nie kluczyć. Dlatego chcemy ten program z panem Jurkiem tutaj sobie teraz na tych warsztatach przećwiczyć, żeby na następny rok już napisać do ministerstwa jako program nauczania i jako dodatkowy przedmiot. W Polsce nie ma takiej szkoły podstawowej, obojętnie czy mówimy o prywatnej czy nieprywatnej, która wprowadziłaby przedmiot typowo zawodowy, bo to jest już bardziej pod szkolnictwo zawodowe, do szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa w ogóle w Polsce uczy ogólnego kształcenia, a my chcemy tutaj troszeczkę te nasze dzieci
tak pokierować. Oczywiście im pokazać, co jest fajne i że można z tych telefonów, w których i tak siedzą na przerwach, i tak z nimi walczymy, że nie można mieć telefonów, oni to przemykają. Nasze Ministerstwo Edukacji chce powiedzieć, że przy okazji, mając te telefony, proszę, żebyście wy, państwo jako rodzice, zwrócili uwagę, że na przykład wiele podręczników jest na tak zwanych e-bookach, gdzie może szkoła udostępnić. I te dzieciaki nie muszą wcale nosić podręczników do domu, mogą ćwiczeniówki, a na telefonie sobie mogą tak paluszkiem szybciutko przejść do tematu, który im jest potrzebny, bo oni i tak bardzo dużo informacji czytają na telefonach, na tabletach. No a że to jest XXI wiek, no to my musimy się z tym pogodzić. No musimy się z tym pogodzić, ale możemy również te dzieci ukierunkować odpowiednio, prawda, żeby z tego czerpały, a nie traciły. Żebyśmy się nie martwili, jakie to będzie to następne pokolenie, prawda, które nic nie wie o tym, co się kiedyś działo i prawda, jacy byli wspaniali ludzie i czym się zajmowali. No po prostu bez historii nie ma przyszłości, bez przeszłości nie ma przyszłości. I na to miejmy jakiś wpływ, prawda, żeby te dzieci nie były takie, moim zdaniem, ograniczone, żeby one nie prymitywniały, tylko żeby były coraz bardziej bogate wewnętrznie. A ten telefon do tej pory powoduje, że one no ograniczone są bardzo i coraz większe mają możliwości, ale coraz mniej w sobie tych wartości, prawda? Bo ja myślę, że te dzieciaki bardziej patrzą mimo wszystko w telefonach na gry, na to, co się dzieje na Facebooku koleżanki czy kolegi. No właśnie, no na właśnie. Te różne... Te portale społecznościowe, tak. Tak, no. Natomiast my potrafimy ich tylko krytykować, że to jest no, coś złego, tak nie rób. Natomiast fajnie będzie, bo pokażemy im, że ten telefon może służyć do całkiem innych celów, że można coś fajnego z tego. Ja dziękuję na razie. My przejdziemy tutaj jeszcze do warsztatów. Ja mam nadzieję, że to się uda wdrożyć do programów szkolnych, na razie jako zajęcia takie fakultatywne, a potem dalej jeszcze, no bo to uważam, że jest nieuniknione rzeczywiście. No. Dzięki wielkie, Kasiu. I teraz jeszcze proszę, prosiłabym, ponieważ... Został tutaj wybrany specjalny telefon, Note 10 Samsunga. Mamy u nas przedstawiciela Samsunga, pana Sasina. Czy ja mogłabym pana na momencik tutaj prosić? I proszę nam tutaj powiedzieć coś o tym właśnie telefonie, bo jest to genialny rzeczywiście telefon, który nie służy jako taki bezmyślny gadżet, tylko on w sobie zawiera dużo możliwości takich dających no, rozwój dla naszych dzieci. Dzień dobry Państwu. Może na początek krótka anegdota. Mój przyjaciel podsłuchał rozmowę swoich dwóch córek, jedna lat 8, druga lat 10. Rozmowa dotyczyła telefonu. I jedna córka mówi do drugiej: słuchaj, wiesz, że kiedyś były telefony z kablem? No ta mówi: nie, to niemożliwe, jak oni zabierali je na dwór? Także dzieci troszeczkę inaczej spostrzegają teraz już telefon niż my ze starych czasów. Firma Samsung stara się rozwijać i nadążać za technologią. Dzisiaj tutaj na spotkaniu mamy możliwość, oprócz materiału, który jest nagrywany kamerami, nagrywany też jest, robiona relacja przez nasz najnowszy telefon, czyli przez naszego Note 10. I to będzie telefon, który będzie właśnie wykorzystywany w projekcie w szkole. Oprócz tego, że możemy sobie tym telefonem zrobić relację, to ten telefon możemy też użyć jako komputer. I na koniec spotkania zapraszam osoby chętne tam do reżyserki i tam będziemy mogli, będę mógł pokazać Państwu, jak z telefonu w bardzo prosty sposób, za pomocą jednego kabelka, jesteśmy w stanie zmienić telefon w komputer. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i jeszcze chciałam tutaj poprosić Janka Bociana, naszego kolegę, który realizuje różne programy, w których występują osoby przyjeżdżające z całego świata, jak niedawno był pan doktor ze Stanów, który opowiadał o służbie zdrowia w Stanach. I czy ty na przykład, Janku,
byłbyś chętny, aby dzieci to zrealizowały, taki program? Ja myślę, że nie tylko chętny, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby nasze dzieci nadążały za zmianami, które dzieją się na świecie. To jest to, że no ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które pamięta, co to było nie mieć paszportu, tak? To wiesz, ja chodziłem do jeszcze tej szkoły ośmioklasowej, gdzie mówiło się o tym nowym systemie, 10-letniej szkoły podstawowej, bo to był taki projekt, pewnie wiele osób nie pamięta, bo służba oświatowa miała być reformowana zawsze, bez względu na system, który był. To jest taki bardzo modny temat, gdzie realizować różnego typu przedsięwzięcia, ale myślę, że tak. Pierwszy element, który moglibyśmy zrobić, bazując na tych programach, które rozpoczęliśmy realizować tutaj wspólnie, to jest kreatywna firma, tak? To jest zaproszenie wszystkich firm, które chcą się pokazać i które realizują ciekawe, innowacyjne programy, i myślę, że Samsung mógłby być gościem jednego z pierwszego programów dotyczących kreatywności i wdrażania nowych rzeczy. Jestem na świeżo po niesamowitym wydarzeniu, bo nowe technologie to między innymi media, gry i tego typu rozrywka. Wróciłem wczoraj wieczorem z Poznania, nie powiem ile tysięcy przewinęło się przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie między innymi na jednym ze stoisk Samsunga był taki niesamowity fotel i wirtualna rzeczywistość, gdzie nagle można było koziołki wykonywać, mając na oczach Google, które generują rzeczywistość, i to jest ten nowy wymiar i technologii, a z drugiej strony też wymiar rozwiązań, na których docelowo można zarabiać. I tego, czego powinniśmy uczyć od samego początku dzieci i młodzież, to jest oprócz tego, że mają się uczyć, to uczyć ich, jak być przedsiębiorczym i jak budować swoją zamożność i jak zarabiać. Jak zarabiać, ale z drugiej strony, żeby te dzieci nie traciły serc i dusz. Oczywiście, i tutaj są potrzebne te dodatkowe... I poczucia piękna, i poczucia wartości. I myślę, że to jest właśnie to, co realizujecie na co dzień, czyli ten różny przekrój aktywności, balet, myślę, że okresowe wystawy, występy na tej scenie różnych osób, to jest ten element, który jest bardzo ważny. Drugi z programów, do którego też chcielibyśmy Państwa zachęcić, żebyście zerknęli na stronę Stowarzyszenia TV i Telewizji Internetowej, to cykl, który rozpoczęliśmy właśnie spotkaniem z profesorem Sławomirem Łobodzińskim. Łobodzińskim, tak. Jest to wyjątkowa osobowość, która wyemigrowała z Polski i pracowała w Wiedniu nad sztucznym sercem. Potem wyemigrował dalej do Stanów. Tam realizuje projekty i programy między innymi dla NASA. Jego rozwiązania technologiczne latały w kosmos. Czyli ktoś z Polski, kto przeszedł cały cykl emigracyjny, osiągnął sukces zarówno naukowy, jak i przedsiębiorczy, bo to jest też, ma kilka firm, które efektywnie realizują biznes w tym zakresie, chociażby dość słynnym obecnie telemedycznym. Mam przyjemność mówić do Sławka po imieniu, a jest to osobowość, która ma niesamowite hobby, bo oprócz tego jest himalaistą. Jest himalaistą, wspinał się z najsłynniejszym polskim himalaistą Jerzym Kukuczką, a co ciekawsze, prowadził na nim eksperymenty medyczne, czyli testował swoje rozwiązania, przede wszystkim holterów, w tych ekstremalnych warunkach, żeby przyglądać się, jak reaguje ludzki organizm, ale również technologia w tak trudnych warunkach. I to są rzeczy, które chcielibyśmy tutaj wspólnie realizować, czyli zapraszać osobowości, które mają coś istotnego do powiedzenia, zarówno jeśli chodzi o realizowane przez siebie przedsięwzięcia, ale również niosące przesłanie, chociażby przesłanie poprawy jakości służby zdrowia, bo mieliśmy, myślę, że bardzo interesującą dyskusję, w jaki sposób już ponad 30 lat temu Sławkowi udało się uczestniczyć w przedsięwzięciu modernizacji służby zdrowia w Nowej Zelandii. Mhm. Czyli mamy osoby z doświadczeniem i tym doświadczeniem chcą się na szczęście z nami dzielić. Mamy również firmy, bo jeśli chodzi o cykl kreatywna firma, pierwsze spotkanie było z firmą Aegis Project Polska. Jest to międzynarodowa korporacja, która wyjątkowo
kładzie nacisk na relacje międzyludzkie w firmie i to, żeby nie była to typowa korporacja, gdzie mamy ten tak zwany wyścig szczurów, ale korporacja, która czerpie z doświadczeń swoich pracowników i ich samorozwoju. Także to jest też element pewno nad którym chcielibyśmy się tutaj zastanawiać i dyskutować. No i też jednym z programów zainicjowaliśmy cykl, mam nadzieję, że uda się go kontynuować, RevyTV, czyli na tematy rewitalizacyjne. Coś, co mamy przede wszystkim żywy przykład tutaj, tak? To była no właśnie, opuszczona tej rewitalizacji właśnie. Tak, to była opuszczona czyli byliśmy fabryka. Pionierami tak, rewitalizacji tej przedsiębiorczej. W Łodzi. Tej przedsiębiorczej, gdzie bez dotacji, bez dużych funduszy przede wszystkim udało się to, o czym mówimy, czyli najważniejsza rzecz, ożywić przestrzeń, bo rewitalizacja to nie na remont, to nie przede wszystkim ta dyskusja, czy to ma być bardziej XVIII wiek, XIX wiek, czy to okno ma być z epoki, czy nie, ale to jest pytanie, jak przywrócić życie do tych przestrzeni, które zostały opuszczone, tak jak ta fabryka tutaj i dać im drugie życie, bo to jest sedno rewitalizacji i myślę, że to jest tej rewitalizacji naszego codziennego życia, to wszystkich zapraszamy do włączenia się w aktywność tak, tutaj. Tak, zapraszamy wszystkich do aktywności po prostu i mam nadzieję, że tobie się uda ściągać tych wspaniałych ludzi ze świata, a nam zainteresować tym dzieci, które mają przed sobą całe życie i żeby to życie było ich bardzo wartościowe, wspaniałe, żebyśmy odchodząc z tego padołu nie martwili się, jak oni wszyscy sobie dają radę i że wiedzieć, że te wartości, które myśmy reprezentowali, że one nie zniknęły z powierzchni ziemi, tylko dalej jeszcze z nimi wędrują. Ja myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie, że pokazujemy, albo nazwijmy to główne media, pokazują nam te wzorce gdzieś tam z Zachodu, ze Stanów, ale mamy wielu bardzo interesujących Polaków, którzy mogą być wzorem dla młodych osób, dla dzieci, realizacji swoich przedsięwzięć i z tego powinniśmy korzystać, nauczyć się pokazywać, jak wielu Polaków w bardzo trudnych czasach udało im się osiągnąć sukces, realizując i będąc innowacyjnym w codzienności i kreatywnym. I to jest najistotniejsze, żebyśmy jak najszersze podejście do tego mieli. Dziękuję bardzo i ja myślę, że to by było na tyle i z takim właśnie przesłaniem na przyszłość, wiarą w przyszłość kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie. Kto z Państwa jest zainteresowany tymi warsztatami muzycznymi, prawda, to bardzo prosimy tam. Kto jeszcze rozmowami kuluarowymi, to również zapraszamy. Dziękujemy bardzo.